Podczas ostatniej sesji, jak bumerang, wrócił temat niań w przedszkolach. Dwa dni po sesji prezydent opublikował oświadczenie, z którego wynika, że w suwalskich przedszkolach do końca czerwca nic się nie zmieni w obsadzie osób pomagającym przedszkolankom w opiece nad maluchami. Do zmiany stanowiska skłoniła prezydenta wizyta rodziców. No, coraz więcej mogę powiedzieć, wiem o funkcjonowaniu naszych przedszkoli. Bo wczoraj w trakcie tej rozmowy była jedna z pań dyrektor i coraz więcej mam wiedzy na temat funkcjonowania przedszkoli i jeszcze będę miał pogłębioną wiedzę na temat pracy wszystkich osób w przedszkolach. Dyrektor, nauczyciele, woźne, pomoc nauczyciel i tak dalej. Jak jest to zorganizowane w przedszkolach, jak to funkcjonuje, bo obawa rodziców jest uzasadniona. Bo dzisiaj oni wyrażają swoją troskę oczywiście o dzieci i obawiają się, że poprzez zmniejszenie zatrudnienia o te nianie pogorszy się bezpieczeństwo ich dzieci. I te obawy są słuszne. Z sesyjnej wypowiedzi prezydenta wynika, że problemem jest sposób organizacji w placówkach. Czy my jesteśmy w stanie zabezpieczyć taki sam poziom opieki i obsługi tych dzieci przy pomocy tych osób, które są, czy nie? Bo ja uważam, że jesteśmy w stanie to wykonać. Jesteśmy w stanie to zrobić nie gorzej. I to zrobimy. Tylko musimy popatrzeć, jak jest ustawiona praca w poszczególnym przedszkolu. Od godzin porannych do godzin popołudniowych. Kto czymś się zajmuje i kiedy? W jakich godzinach? Czesław Renkiewicz zgodnie z zapowiedzią wydał oświadczenie na temat losu przedszkolnych niań. Jednak zmiany zdają się być nieuchronne. Ale nie jest naszą intencją pogorszenie, nie daj Boże, opieki nad tymi maluszkami. Ale dzisiaj pierwszą osobą, która jest na tym właśnie, jako doceniano przez rodziców, to jest ta niania. To jest ta niania. I można zadać pytanie, a gdzie pozostali pracownicy? Wygląda więc na to, że czarne chmury wiszące nad głowami niań przenoszą się nad pozostały personel. I to jest sedno, klucz sprawy, bo dlaczego w innych samorządach przy niższym zatrudnieniu wszystko jest okej, a tutaj raptem naruszamy status quo istniejący niektórych osób. I to jest właśnie sprawa. A rodzice są w pewnym sensie ustawieni przeciwko, nie wiem, ratuszowi, przeciwko tym decyzjom, a za tymi decyzjami nie idzie absolutnie jakiś tak, że my chcemy, żeby opieka nad naszymi najmłodszymi mieszkańcami była gorsza. I zrobimy, żeby ona była taka sama, jaka jest. Natomiast przyglądniemy się na pewno pracy naszej przedszkoli.